Na tę chwilę piłkarze czekali od dawna. W miniony poniedziałek po prawie dwumiesięcznej przerwie zawodnicy z 100 mil Olsztyn powrócili do grupowych treningów. Zielone światło dał Polski Związek Piłki Nożnej po tym, jak test na obecność koronawirusa u piłkarzy i pracowników klubu dał wynik negatywny. Zawodnicy są bardzo zdyscyplinowani, garną się do treningu, z czego my jako sztab szkoleniowy bardzo się cieszymy. Nie da się ukryć, że treningi w przypadku takiego sportu jak piłka nożna bez zespołu są sporym wyzwaniem. Zawodnicy radzili sobie jednak jak mogli, by nie stracić formy i wrócić na murawę w jak najlepszym stylu. Trenowaliśmy sam indywidualnie z trenerem, więc na pewno brakowało tego treningu zespołowego, tego takiego, można powiedzieć, stricte wejścia z zespołem. Ćwiczenia w gronie pozostałych zawodników są po treningach indywidualnych bardzo miłą odmianą. W końcu piłka nożna bez piłki to nie jest to samo. Osobiście nie lubię takich treningów monotonnych, tylko bieganie i dajmy na to ćwiczenia. Mi strasznie tej piłki brakowało i nie ukrywam, że teraz bardzo się cieszę, że w końcu możemy ją mieć. Szczerze, wspaniałe uczucie naprawdę. Dawno nie kopałem piłki w ogóle po zielonej murawie i wrócić i móc ogólnie zobaczyć chłopaków. Sztab szkoleniowy podjął decyzję, że na razie treningi będą odbywać się w mniejszych grupach. Kwestią priorytetową na ten moment jest bezpieczeństwo i zdrowie zawodników. Poza tym piłkarze muszą nadrobić czas spędzony poza murawą. Najważniejszy temat to jest piłka nożna, czyli powrót do czucia piłki, czyli wprowadzamy elementy techniczne, taktyczne. No i przeplatamy wstawkami motorycznymi. Zgodnie z komunikatem PZPN wznowienie rozgrywek pierwszo- i drugoligowych nastąpi w okresie od 30 maja do 6 czerwca 2020 roku.